najpiękniejszych miejsc na świecie jest tajemnicze miasto Machu Picchu. Położone jest na wysokości 2460 metrów nad poziomem morza, na przełęczy między dwoma szczytami. Miasto powstało prawdopodobnie około XV wieku i przez 4 wieki czekało na swego odkrywcę. W 1911 roku amerykański archeolog Hiram Bingham jako pierwszy ujrzał prawie niezniszczone miasto wśród porastającej górę dżungli. Mimo wielu trzęsień ziemi, budowle przetrwały setki lat. Być może Machu Picchu było przez pewien czas duchownym i gospodarczym ośrodkiem państwa Inków. Według archeologów nie mieszkało tu więcej niż 1000 osób i stanowiło ważny ośrodek kultu słońca. Machu Picchu to nie tylko budowle, to także ogrody, tarasy, kanały wodne, źródła. W mieście było ponad 200 domostw budowanych na planie trapezu. Nie używano zaprawy murarskiej, lecz dopasowywano i kładziono obok siebie bloki granitu starannie ociosane. Sanktuarium Inków, zbudowane na garbie Machu Picchu, zdaje się być idealnie wtopione w krajobraz, jakby było dziełem natury, a nie rąk ludzkich. Widząc miasto na własne oczy, można stwierdzić, że ani kamera, ani aparat nie oddają jego rzeczywistego majestatu, koloru, blasku i dostojeństwa. Czyli ten pionowy kamień, Inti, słońce, Łata, przywiązywać. Inti Łatana, przyrząd do przywiązywania słońca. Kapłani patrząc na Inti Łatanę, potrafili przewidzieć, kiedy będą deszcze, kiedy będzie zmiana pół roku. No niby nie było to nic nadzwyczajnego, bo po prostu widzieli ten kąt padania promieni słonecznych i wiedzieli, w którym miesiącu akurat słońce operuje i kiedy takich opadów można się spodziewać. I to właśnie jest to, że to jest ten najświętszy kamień, od którego emanuje energia. I wiele osób przykłada tutaj ręce, tylko nie można go dotykać.